Cześć, z tej strony Lady Evelia. Jak Wasze wrażenia z nowego rajdu? Zaczynamy z serią poradników dotyczących challenge'ów w źródle koszmarów. Challenge te najlepiej wykonać w wersji master najazdów ze względu na lepszy prawdopodobny lód. Aby sprawdzić, jaki challenge jest aktywny w danym tygodniu, musimy najechać na źródło koszmarów, otworzyć najpierw wersję master i najechać myszką nad nazwą rajdu. Tak pokaże nam się nazwa aktualnego, dostępnego challenge'u. Wyzwanie nazywa się Oświecona Udręka i dotyczy ono pierwszego ekantera. Zasadą wyzwania jest zabijanie jam na Zareka tylko przez osoby posiadające buffa, aurę po angielsku, aurę po polsku. Czyli jak nie masz buffa, to nie możesz zabić jam na Zareka. Na tym polega ten challenge. A więc jak to wygląda w teorii? Osoba zajmująca się seedami, ziarnami, robi swoje łańcuchy, a reszta drużyny czeka na odpowiedni moment, by dostać buffa i udać się razem, by zabić jamę na Zareka podczas czasu posiadania aury. Jak najlepiej wykonać ten challenge? Wróćmy do podstaw. Jama na Zareka pojawia się, gdy zostanie zabita para psionów. Na ekranie pojawia nam się czas na zabicie tego bosika. Wiemy, że ukończenie łańcucha ziaren usuwa ten czas na jego zabicie. Kolejną rzeczą, jaką musimy mieć na uwadze, to to, że mamy 4 łańcuchy, z czego ostatni łańcuch jest łańcuchem najdłuższym. 3 łańcuchy możemy więc zrobić, wywołując tylko jedną jamę na Zareka na łańcuch. Ostatni łańcuch będzie zawierał więc 2 jamy na Zareka ze względu na czas ekantera. Jak to zrobić krok po kroku? Ustawiamy jedną osobę zajmującą się ziarnami. Gracz rozpoczyna enkanter, drużyna zajmuje się parą psionów i traszem. Po zabiciu psionów pojawi nam się jama na Zareka. Staramy się zejść z jego życiem do około 80-85%. Czekamy na gracza od ziaren, aż zrobi swój łańcuch przed czasem wipe'u. W kolejnym kroku udajemy się całą drużyną do kolejnego łańcucha ziaren, w którym gracz zajmujący się nimi zacznie robić swój łańcuch. Pojawia się aura, ora na pierwszym ziarnie. Gracz łączy kolejne ziarenka, a my w tym czasie, gdy gracz będzie strzelał z ziarno z aurą, dostaliśmy buffa i w tym momencie musimy zabić padającego z sił jamę na Zareka przed końcem czasu buffa. Jednym słowem przyciągnęliśmy jamę na Zareka z pierwszego łańcucha do drugiego łańcucha. Gracz, biegacz łączy ziarna, my zabijamy kolejną parę psionów, pojawi się kolejna jama i ponownie staramy się zostawić mu około 10-15% życia. Biegacz kończy drugi łańcuch, czas zatrzymuje się, drużyna udaje się razem z biegaczem na start trzeciego łańcucha. Gdy pojawi się ziarno, biegacz strzela w nie, a my otrzymujemy buffa na zabicie jam na Zareka. W czwartym łańcuchu potrzebujemy 2 jam, ze względu na długość łańcucha. Przeciągamy więc jamy z trzeciego łańcucha. Gdy biegacz zacznie czwarty łańcuch, otrzymujemy buffa, zabijamy jamę, zabijamy parę psionów. Schodzimy z jego życiem do 90%, komunikujemy się z biegaczem, udajemy się na ziarno, na którym obecnie znajduje się aura. Biegacz kontynuuje łańcuch, a my zabijamy po raz drugi jamę na Zareka w tym łańcuchu. Co jest dodatkowo ważne w tym challenge'u? Ważne jest, by biegacz był w miarę szybki i znał lokalizację ziaren. Ważne, jeśli gramy na masterze, by mieć ze sobą Wella Czarownika i ustawić go na pierwszym ziarnie łańcuchów. Chodzi tutaj głównie o przeżycie. Kolejną ważną rzeczą jest, aby gracze, którzy mają buffa, nie zniszczyli przypadkowo łańcucha biegacza. Zobaczmy to w praktyce. Gracz Zoidberg, nasz biegacz, zajmie się ziarnami. Drużyna udaje się na wyższe miejsce, a dwójka graczy zabija parę psionów. Nasza jama pojawia się po lewej stronie, powoli zadajemy mu obrażenia, uważając, by go nie zabić. Czas na ekranie wskazuje 14 sekund. Czekamy więc, aż biegac ukończy ziarna przed końcem tego czasu. Gracz Zoidberg ukończył łańcuch, czas zatrzymał się, nasza jama ma mało życia. Udajemy się drużyną na start kolejnego łańcucha. Stawiam tutaj Wella, gdyby pojawiło się za dużo traszu. Czekamy w miejscu drzewka, aż pojawi się biała kula. Biegacz strzeli w nią i w ten sposób wszyscy stojący obok niego otrzymają buffa. Mamy buffa, udajemy się zabić jamę na Zareka, który zaczął nam się chować. Zabijamy go przed czasem końca buffa.
back, hiding. Good job. Zabijamy trash, zbieramy amunicję i zabijamy parę psionów. Jama pojawia się teraz po prawej stronie. Ponownie, powoli schodzimy z jego życia do około 90%. Biegacz zakończył swój łańcuch. Wszyscy razem udajemy się do startu trzeciego łańcucha ziarna. Czekamy, aż biegacz strzeli w kulę, która pojawi się w miejscu drzewka. Otrzymujemy buffa i biegniemy zabić Jamę Nazareka. Zabijamy trash, zabijamy psionę. Pojawia się Jama ponownie po prawej stronie. Schodzimy z jego życiem do minimum, czekamy na zakończenie łańcucha przez biegacza. Łańcuch zakończony. Udajemy się teraz razem do czwartego startu łańcucha. Czekamy, aż pojawi się kula. Otrzymujemy buffa. Zabijamy Jamę Nazareka. Zabijamy psionem. Jama ponownie pojawia się po prawej stronie. Schodzimy z jego życiem do minimalnej wartości. Komunikujemy się teraz z biegaczem, by zabrać razem buffa i zabijamy Jamę Nazareka. Jeśli nie udało Wam się dotrzeć do ostatniego buffa, jak w moim przypadku, przypadkiem nie strzel się w bossa bez buffa. Dajcie znać, jak się udał challenge. Życzę udanej gry i serdecznie Was pozdrawiam. That's even easier than Conquest. Yes.